Siemanko, z tej strony Kratko, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was w drugim odcinku z Deltarune. Nagrywam ten praktycznie od razu, jak wrzucił się pierwszy odcinek w sobotę, czyli jest mniej więcej teraz godzina 17. Dzięki jeszcze raz za 100 subskrypcji. Zanim zaczniemy, zostawcie lajka i suba, bo dobijemy teraz do 200 subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie następny odcinek z Deltarune, czy z grani, bo planowałem robić maraton z okazji wakacji. A teraz przechodzimy już sobie do samej gry. Tam był zapis i tutaj są domki. Domki można pozwiedzać. Stamtąd przyszliśmy ogólnie, więc tam nie trzeba iść. Zauważyłem również przy edycji poprzedniego filmu, że moje tłumaczenia były mega tragiczne, więc tak naprawdę nie opłaca się, żebym ja to tłumaczył, przynajmniej nie wszystkie, bo czasem jest użyte tutaj takie słownictwo, że po prostu nie da się go na bieżąco z tymi szybkimi dialogami przetłumaczyć, więc tyle co będę umiał, tyle wam będę tłumaczył. Kolejną rzeczą to postaram się mówić przede wszystkim głośniej, bo zawsze tak mówię sobie jakoś ciszej pod nosem. Mam tutaj sklep. Wygląda jak sklep, ale drzwi są zamknięte i nikogo nie ma w środku. Zamknięte. Zamknięte. Ponownie. Zamknięte. Więc chyba pozostaje nam jedynie iść tutaj do zamku. Zamek? Czego do cholery jest zamek? W szafce szkolnej. Witajcie, bohaterowie. Co tam jest? Nie martwcie się, nie jestem waszym przeciwnikiem. Podejdźcie do przodu, obydwoje. Witajcie, jestem księciem tego królestwa. Królestwa ciemności. Chris, Suzy. Na tej ziemi jest pewna legenda. Legenda, która mówi, że któregoś dnia bohaterowie światła przybędą i wypełnią pradawną przepowiednię, powiadaną przez czas i przestrzeń. Proszę, pozwólcie mi ją powiedzieć. Dobra, jak znaczy, no powiem tak. Jak nie, to pewnie i tak ją powie. Poza tym jestem ciekawy, wypełnię również, więc dobra, posłuchajmy. Wyśmienicie więc. Epicka opowieść, naprawdę. Fajna muzyka przede wszystkim. Chris, Suzy, dziękuję za wysłuchanie mojej długiej opowieści. Głęboko wierzę, że wy jesteście tymi dwoma bohaterami z legendy.
To znaczy, że jakichkolwiek przeciwników spotkacie, macie odwagę, żeby uratować świat. Wojownicy Delty, proszę, dlaczego nie zaakceptować swojego przeznaczenia? Nie. Co? Ja? Jakiś bohater? Wziąłeś złą osobę. Ale Suzy, bez ciebie świat... No i co? Świat zostanie zniszczony. To nie mój interes. Może być to nawet zabawne swoją drogą. W każdym razie, Chris. Jeśli chcesz udawać sobie z tym dziwakiem, do zobaczenia. Ja mam zamiar znaleźć wyjście stąd. Suzy, czekaj. Ho, bohaterowie już sobie uciekają. Nawet nie wiedzą, że tutaj byłem. Mój tata ustanowił mnie synem miesiąca. Kim ty jesteś? Jestem bad guyem. Wy klauny chcecie... I cały czas nazywając was klonami. Wolnić świat od nieskończonej ciemności, Nie próbuj zaprzeczać. Wszyscy wiemy, żebyś to zrobiła. Tam jest twoja jedyna droga do domu. Ale ja, Lancer, nie pozwolę ci tam pójść. Mam dwuetapowy plan bez skazy, żeby się tym upewnić. Krok pierwszy, zniszczyć cię. Krok drugi, przegrywasz. Dobry plan. Serio? Tak, w sumie... Jeśli myślisz, nie obraziłbyś się, gdybyśmy użyli go zamiast ciebie? Taka. Nie udało się. O kurde. Jestem głupi. O, dobry. Uwielbiam być atakowany. Żartuję. O kurde, znów to samo. Nie umiem grać. Nie mam żadnych hitenków. Ostrzegłeś Lancer, żeby uważał na atak Suzy. O, dobra, udało się teraz. Dobry. Lancer myśli o chipsach. Aha, jestem bad guyem. Ale na jasno. Okej, poczekaj sekundę. Mojemu motorowi kończy się paliwo. Dobra. Mieliście szczęście tym razem, ale następnym razem przegrani będziecie wy. Wy przegracie. Aha, nara przegrywy. Muszę wrócić do domu przed obiadem. Aha, super, zero expo dostałem. Jakieś trzy koiny. Wszystko w porządku? Pozwólcie, że przedstawię się troszkę lepiej.
Jeez, czy możesz zdjąć w końcu tą bluzę? Ledwo cię stamtąd słyszę. Dobra. Ej, jestem Ralsei. Hej, Suzy. Tak fajnie was poznać. Tak miło was poznać. Jestem pewien, że będziemy dobrymi przyjaciółmi. A najlepszą drogą, żeby się stąd wydostać, jest wschód, prawda? Tak. Tam zmierzamy. Okej. Okay. Do zobaczenia w szkole, Chris. Myślę, że tylko nasza dwójka została. Chris, jestem księciem, ale obecnie nie mam żadnych poddanych. Czekałem tutaj samotnie. Poświęciłem życie, żeby was tutaj spotkać. Jestem bardzo szczęśliwy, żeby was tu spotkać. Mam nadzieję, że będziemy dobrymi przyjaciółmi, Chris. Spróbujmy znaleźć Suzy. Musi być na południowym wschodzie. Prowadź, Chris. A tu idziemy. My zapiszę sobie gierkę. No i zapisane. Czy zwierzę możesz przytrzymać... Aha, no, racja. Serio? Możesz... Więc szybciej, jak się przytrzymasz X. Cim. O, Chris. O, treningowy manekin, którego zrobiłem. Wygląda na to, że to idealna okazja, żeby się przygotować. Chciałbyś, żebym ci nauczył, jak walczyć? Okej. Okay. To mi pierwszy raz gram w taką grę, więc... To byłby normalnie koniec prawdziwej walce. Bardzo się cieszę, że miałem okazję cię ubić, Chris. Grałeś, zostałeś 0 XP i jednego Delta Coina. To było tak fajne, Chris, jesteś idealnym uczniem. I w wypadku kiedykolwiek byś zapomniał, proszę. Napisałem dla ciebie poradnik, dla ciebie, dla Suzy. Kliknij co, żeby otworzyć swoje menu i zobaczyć swoje itemki. Fajnie. Co, cellphone? Aha, to fajnie. Gdzie tu się wychodzi? Na X-ie, dobra. I fajnie. Mój Boże, wielkie drzwi są otwarte! Nic dziwnego, że Lancer mógł wejść. Chris, kiedy przyjdzie przez te drzwi,
nasza przygoda naprawdę się zacznie. Wyprawa przepowiedziana przez przepowiednię. Ale Chris, myślę, że twój wybór też jest ważny. Świat jest pełen czynnych ludzi, Chris. W świecie to, jak my ich traktujemy, zmienia wszystko. Więc spróbuj naszych sił bez walki. Jeśli nam się uda, mam nadzieję, że opowieść będzie miała happy ending. W tym wypadku boję się, że możesz nie uznać tego za zadowalające. Wyników za zadowalające. Ejo, przepraszam, czy to za dużo, żeby... Czy to nie za dużo, żebym cię o to poprosił? Poradzę sobie. Chris, wiedziałem, że jesteś bohaterem, odkąd się spotkałam. Dajmy z siebie wszystko. I kolejny zapis. Zapisane. Lecimy dalej. To nie koniec jeszcze. Pole nadziei i snów. Przeciwnicy. Przed tobą przeciwnicy. Zginiesz. Podpisano. Dancer. A kolejna walka. Dobra, atakujemy. Dobra, jeszcze nie stać. Więc... niech będzie defend. Uuu, idealnie. Świeć, świeć. Ajajaj. Informować Rulina, żeby przestał walczyć. Myślę, że to ma sens. Rulin myśli na temat Rulin. Elaboratuje na temat kamieni. Bickie. Ralsei oszczędza gościa. Wygrałeś coś. Zorek Spy 33 Delta Coin. Już my tu mamy? Jeśli to czytasz, myślę, że zginęłaś. Opisano lancę. O, lancę. Hej, nie czytaj tego znaku. Jest akcja w... oku. Opisano lancę. Ohoho, czy to nie moi dwaj ulubieni ludzie? Żart. Nie jesteście moi nawet... Nawet w moim top 5. 5. Lancer, gdzie jest Suzy? Czy masz na myśli tą różową dziewczynę? Ho, ho, ho. Ty głupcy jesteście. Jest zbyt późno, żeby nie zatrzymać. Co zrobiłeś? A, to było takie proste. Ubiła mnie, więc uciekłem. Troszkę nieklimatyczne. To jest. Jeśli pójdziecie tą stronę, moi żołnierze was zniszczą. To groźba? Myślę o tym raczej jako zaproszenie. A to jest tylko ten. Co to jest? Dobra, pozbądźmy się go. Dwóch jest. Dobra. Dwóch ich jest, dobra.
Niech będzie fight. Jestem tylko normalną osobą. Lud nie ma żadnych opinii. Rudy nie lubi swojego szefa, ale na tyle go to nie obchodzi, że nie chce wyjść, opuścić pracę. Każe, że Rudinowi przestać walczyć. Został przekonany. A, to ma sens. Ajajaj. Manual. Grałeś sobie Zerg Space 70 Delta Gondów. Maxpa nie dostaje. Co tam jest dalej właściwie? No, ktoś to? Poczekajcie, tylko sobie sprawdzę, co jest w tamtym korytarzu. Sobie szybko pobiegnę. Jestem w sumie ciekawy. Aha, tu jest tylko tabliczka. Ten rodzaj drzewa nie ma żadnego itemka, który możecie uleczyć. Cokolwiek nie zrobisz, nie sprawdzaj drzewa i nie używaj co, żeby otworzyć swoje menu. Zrozumiałeś? Opisane razem. Są dwa itemki z wisiące drzewa. Zabrać jeden? Dobra. Zostałeś ciemny cukierek. Jeszcze coś tam drugiego? Może jeszcze trzeci raz? Aha, bo tylko mam te dwa. Co to jest właściwie? Dark Candy. Teraz 40 HP. 71 to jest 20, na 10 nie opłaca. Smakuje tymi. Smakuje piankami. No to smacznie. Dobra, lecimy z powrotem. Siema, Lancer. Już ataki? Mama mima! Jestem najlepszym kucharzem. Moje ostatnie ciasto wymęczyło mnie totalnie. Myślę, że przespałbym się, ale mama mima. Jest przerażający dźwięk mnie budził. Potwór siedział przy stole i jadł moje ciasto jak jakieś zwierzę. Spryskałem go z wodą i zasyczał i uciekł. Ale moje piękne ciasto. O, Chris, myślę, że to brzmi jak Suzy. Musimy iść w dobrą stronę. Spróbujmy utrzymać ją z dala od wszelkich chłopaków. O, kolejne. O, co to razem? Hating może. Już to taki? Jak będzie serduszko, czy tam, a nie, to jest mocno jest. Oj. Dobra, udało się. Hej! Beat Hate'iego wygląda, jakby się zacinał. Dobra, to ja natrapuję tego. Magic. A, jeszcze nie mogę Magic. To Defending będzie. Zmierz się z moim przecinaczem diamentów. Jeden. Dobry! Idealnie. Grałeś! Dostałeś 0 XP 64 Delta Konia. To na tym drzewie są. Dobrze, poproszę ten cukierek jeszcze raz, drugi.
To ja sobie, jak skoro ich tyle mam, to sobie mogę jednego zjeść. Bardzo ładnie. Możemy sobie wyjść. Co to jest takiego? Liczka. Sprawdź zegar. Żeby wykonać ten quest, muszę się śpieszyć. Co? O kurde! Już teraz? Dobra, w końcu się udało. To mam jakąś skrzyneczkę. I kolejny save. Jakiś labirynt. Ja ci się zgubiłeś? Myślę, że musi być to kompletnie niepotrzebne w tych korytarzach. Twój zmysł kierunku ci teraz nie pomoże. Co takiego? Jakiś rodzaj... Jakiś rodzaj przeciwnika wygląda na zniszczonego. Pokonanego. Nie chcę cię czytać tych tabliczek, on jest taki... My to mamy. Otwarłeś czesę, w środku jest biała wstążka. Biała wstążka podnosi twoją obronę. Dlaczego nie bierzesz ją? Dlaczego jej nie bierzesz? Myślę, że będzie świetnie na tobie wyglądała. Dobra. A to tutaj jest equip? No nie tutaj. Gdzie to jest? O! Bardzo ładnie. To już? Tak, to już. Dobra. Zalecimy w dół w takim razie. Tu nie. O, lance. Oho, w jakiś sposób przetrwaliście ten labirynt. Po prostu szedłem do przodu. Ale nie poprzez. Nie kwalniałem przed zachodem słońca. Nie, wygracie kurczę z tym teamem. O kurczę, wieszona. Dobra, będę po prostu atakować. Ej, dlaczego jeszcze nie jesteście pokonani? Jesteście jacyś tam. Zrobiłeś team kompletnie z... Twój team jest zrobiony wyłącznie z potworów, które pomagają. Ich pomocnicy w ogóle nie są zrównoważeni. Tak, obiec zrobiony z trzech szklanek mleka. I to jest w jakiś sposób dziwne? Dlaczego nie porozmawiamy o tym po bitwie? Dobra, dostali. Dobra. Kurde, nie trafiłem. A teraz zrobimy tak. Ja sobie zaatakuję tego ostatniego. A ty magikiem pacyfajujesz tego pierwszego. Dobra? Idealnie. A dobra, dostał ostatni. No co? Aha.
powiedziałeś Hifiemu, że ma fajne macki. Zaczął o tym myśleć. Ralzej, kurde, nie wiem czy tak, rzucił par. Pacyfista. Dobra robota, Chris. Super, co dostaję? Przegrałeś, Lancer, nic nie dostajesz. O! Mogę trochę waszej nagrody? Nie. No dobra, do zobaczenia, ryby. No to lecimy. Ja sobie zobaczę, co tam wcześniej jest. Może jakiś secret będzie, podobno tych, że są jakieś sekrety. Ty jesteś? O, poczekaj chwilę. Nawet jeśli jesteś moim wrogiem, muszę cię ostrzec. Ten fioletowy potwór biega i zabija każdego, kto spróbuje zablokować jej drogę. Nawet nie lubimy walczyć. Ale król nie zostawił nam wyboru. Chris, musimy szybko powstrzymać Suzy. Dobra, lecimy. Ma. Nie, znowu to samo. Halo? Bo to się nie klika. Jak to działa? Dobra, nie walczy się. No, Suzy. Otwórz ci się głupie drzwi. O, super, to znowu wy. Suzy, byliśmy tacy zmartwieni o ciebie. Jak przeszłaś przez te kolce wcześniej? Przeszłam przez nie. A te drzwi? Nie są fajne. Nie martw się, Suzy. Otworzą się jak pokonany ten puzzle, ten. No chyba sobie żartujesz ze mnie. Suzy, potrzebujemy ciebie, żeby to wykonać. Czasem, żeby przejść dalej, trzeba będzie wykorzystać naszą trójkę. Co więcej, tylko Chris może pokonać ciemną fontannę. Więc jeśli nam nie będziesz towarzyszyć, nie dotrwamy do domu. Więc mówisz, że muszę z wami się zadawać, żeby wrócić. Dokładnie. Kończmy z tym. Juhu! Suzy wróciła do Tibu. Suzy dołączyła do zabawy. Chyba wiem, w jaki sposób ma to działać już. O kurde. No i dupa. Jeszcze raz. Nie wiem, na strzałkach się poruszać, o to chodzi. Zbrzmiało jak otworzone drzwi. To chyba. No to dobrze. O, Chris, właśnie zasłyszałem, że Suzy nie przeszła tutoriala. W następnej rundzie trzeba jej pokazać, jak aktować. Myślę, że bardzo mi się będzie to podobać. Jakiś guzik.
fajnie. Też tabliczka. A, przyszłam obok i zrobiłem tabliczkę Lancer. No to... Trzeba tego głośnika naprawdę. Co z nim, myślę, że nie słuchałeś tego, co mówiłam wcześniej. Jako bohaterowie mamy szansę zrobić lepszą przyszłość, więc od teraz postarajmy się nie walczyć, okej? Co jeśli was ich oszczędzisz? Jeśli... Już mi się zimnęło, tak długo nagrywam. 44 minuty nagrywki. Jeśli osłabimy wystarczająco przeciwnika, możemy użyć... Kurde, jak jest spell po polsku? Zaklęcia oszczędzenia. Które kładzie zmęczony chodzi do snu. No to fajnie. Ziew, no ja też ziewam. Będę skipował teraz po prostu. Już to. Ej. Ej, dzieciak. Chcesz kupić tutorial? Tylko 50 dolarów. Mam tutorial, nie, dzięki. Haha, powiedziałem 50? Miałem na myśli, że jest na przecenie 20 dolarów. Nie ma żadnych dolarów. Jeden dolar, proszę, proszę. Potrzebuję tego. Dobra. Serio? Zmieniłeś zdanie? Hehe. Tą drogą. Gentlemaners. Podejrzana. All goals. One monthly tutorial. Weekly $10. Weekly tutorial monthly. Bra. Co to jest? Słyszamy. Normalnie jesteśmy tylko ludzikami z puzli, ale... Zostaliśmy zmuszeni, żeby robić tutoriale. Doktor zdobył swoją moc. Zwolnił wszystkich. I wymienił wszystkich wzrokowych ludków z nim. Rock Souls Card. Książę, czy tam Lord. Zli, uważajcie. To jest? Donation Hall. Jeśli lubisz to, to jest mój. Jeśli lubisz to, ale wrzuć pieniądze do dziury. Dobra. Wrzuciłeś dolar do dziury. Dziura jest pełna. No to chodźmy sobie w takim razie. Co jest tutaj? He, witajcie! Witajcie, podróżnicy. Mogę kupić. Tak, candy mam. Burger. Robi. Pills. 20 HP. Ej. Ej, nie, dzięki. Porozmawiajmy na temat królestwa. Albo nie. Aha. Team. Jakieś drzwi, ale zobaczmy, co jest dalej. O nie, zasiąd. Co to moje oczy widzą? Klauny wróciły do miasta. Złe wieści. Przez to, że zbliżyliśmy kilka czasu wcześniej, stworzyłem kompletnie nowy team do walki, żeby was zatrzymać. Teraz nawet ratowa dziewczyna mnie nie zatrzyma. Jesteście gotowi? Teraz nie gadać. Oho, co to ma być? Czemu to mówisz? To mój złowieszczy śmiech. Straszne, prawda? Brzmisz jak dziecko... tego Mikołaja. Masz na myśli, że w złym znaczeniu? Zamknij się. Naprawdę myślisz, jak być strasznym?
Znaczy, źle. Gościu, chcenie naprawdę mnie wkurza. Pogódź się z tym. Nie wiesz, jak być strasznym. Nieprawda. O, naprawdę? Oj. Więc czemu tego nie udowodnisz? No nie. Zacznijmy od momentu, gdzie twoja twarz zostaje odgryziona. Hej, nie rób tego. Hahaha. I don't want. A, okej, okay, rozumiem. Dzięki za poradę. Co? Dzięki, jak miło. Uczyć mnie, jak być skerem. Z tym strasznym śmiechem. Hej, ja. A teraz? Coś tam, nie doczytam. Merry Christmas. Kolejna walka. O. Dobra, trudno. Barry, mają Barry'ego. Kartonem pachnie. Oczywiście, będę twoim przyjacielem. Ledwo podniosłem palec. Cholera, jasna. A nie kartonem. Ostrzegłeś Suzy. I uwaga. Mam do spłacenia. Mam do spłacenia ten czynsz za dom. Jigsaury próbuje obliczyć swoją miesięczną opłatę za mieszkanie. O kurde, to kiedy to mogę zrobić? Dobra, udało się. Jigsaury udaje, że robi marsz. Nie tym razem. A już wiem, jak to zrobić, dobra. Jigsaury chce, żeby opuścić swoją prasę. Dobra, kij z nim. No do. Jednak się nie udało. Chris użył ciemnego cukierka. Rally użyła Pacify. Gratulacje. Wybrałeś. Kiedy będzie kolejny save? Bo chciałbym już kończyć odcinek.
A zobacz, Chris, kolejny ten. Kolejny ten puzzle. Przeczytajmy instrukcję. Instrukcja jest zniszczona. Mówi, że już nigdy do tego nie przyjdziecie. Niszczenie zasad jest zdecydowanie przeciw zasadom. To wszystko wyjaśnię. Czego po prostu nie weźmiemy się na to pod? Bo może byśmy się nadziali zmieniali? O, fajnie. Brr. A to jest... Rozumiem. Co mam zrobić? Używając z... Czegoś ci mi nie powiedzieli. Tutaj siedział 20 lat. Dobra robota, Chris. Myślę, że... do czegoś przydasz. Chris, możesz się podać kiedy chcesz. Nic w tym złego. Dobra, w końcu. Dobra robota, Chris. Udało ci się. Dobra, chodźcie. Do roboty, Chris. Jest może gdzieś tu zapis. Bardzo by mi się przydał zapis. Ja nie mogę. Naprawdę. O, fajnie, są wszyscy zmęczeni. Co zrobię? Ciężka jakaś. Jeśli wstąpisz do światła, wrócisz tam, gdzie byłeś wcześniej. Brr. Jaką to ma sekwencję? A, taką, dobra. Nice. Było łatwe. Ci korytarze dziwne. Yoda here? To jest Ponoman. To jest Ponoman. Kanani. Ja zaraz mnie coś trafił. Chodźmy dalej.
Więc zdecydowaliście się przekroczyć wielką planszę. Jesteście po prawej drodze do swojego zamku. Ciekawe. Jestem pod wrażeniem. Niestety. Nie udało mi się przejść ani kroku dalej. Ponieważ moi ludzie zaraz nas zniszczą. Hej, wiadomo dzisiaj, że to było straszniejsze. Dlaczego się mnie pytasz? Bo jesteś bardzo dobrze ci wychodzi, bo ci się straszny. I chcę być tak straszny jak ty, no jeju. Tał. I chcesz być jak ja? Tak. To głupie. Ten nowy śmiech nie jest taki zły. A skoro mówisz, że nas zniszczysz, to okej. A co chodzi z tym wydarkiem? To tam się włoży... Chwilkę. O. Tak, nie jestem. Nie pozwalają mi robić. Błagam. Nieważne, dzięki za poradę. Teraz czuję się bardzo strasznie. Nie ma problemu, tak myślę. Więc będziesz nas atakować, czy... O, tak! Byłem tak podjęstynowany, że zapomniałem kogo wyrzucić. Następnym razem to będzie dla was koniec. Będę nazywała was klonami. Czy wasz team ma jakąś konkretną nazwę, czy nie? O, Chris, myślę, że powinniśmy wyjść z jakąś nazwą. Nie powinniśmy. A więc postanowione, wszyscy dajcie jakieś imię do wiaderka. Okej, każdy mnie poda swój pomysł. Niebieski ludku, tym możesz wybierać. Przez to, że wyglądasz, jakby cię to nie obchodziło. Co? Co to ma być? Niech będzie to? Podsumowując, mieli wybrać nazwy, ale była za długa, więc im się nie spodobało. Mamy już tu fajnie zapis. W końcu koniec. Godzina, dwa, tak jak przegrani. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Że wam się również spodobała przycięta wersja tego filmu. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję jeszcze raz. Zostawcie lajka i suba po więcej filmów. A teraz do zobaczenia następnym razem.